Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o kolejnych podwyżkach, jakie czekają nas w 2020 roku. Chodzi o podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Teoretycznie kwestia banalna, no bo zawsze za ten wywóz śmieci płaciliśmy niedużo. Te czasy się już skończyły. Podwyżki w niektórych miastach sięgać będą nawet kilkuset. W Warszawie średnio podwyżka wyniesie 300%. Do tego nałożona jest w sposób dość mocno niesprawiedliwy społecznie, ale to nie wszystko, ponieważ jeżeli zajdą jednocześnie dwie sytuacje, z których jedna jestem przekonany, zajdzie praktycznie na pewno, więc jeżeli zajdzie ta druga, to z tych 300% podwyżki zrobić ją może. 1200% podwyżki, analogicznie w innych miastach, w których podwyżki będą na przykład rzędu 100% czy 200%, zrobić się może 400 albo 800. I tak ludzie, którzy płacili do tej pory np. 10 zł za wywóz śmieci w sytuacji najbardziej ekstremalnej, bo tutaj działa ta magia średniej, w Warszawie mogą zapłacić 260 zł. 260 zł co miesiąc dla samotnej osoby mieszkającej w niedużym mieszkanku, za który czynsz wynosi może 250-300 zł, no to jest podwyżka razy dwa, więc bardzo, bardzo mrocznie. Zwłaszcza jeżeli doliczy się do tego to, że spółdzielnie nałogowo podwyższają czynsz, ale to jest temat, który już omówiłem lub dopiero omówię w zupełnie innym vlogu. Tak, tutaj też też jest drożej. I w tym vlogu nie tylko będę omawiał gdzie jest drożej, jak jest drożej, ale będę chciał również powiedzieć dlaczego jest drożej i dlaczego w przeróżnych miastach są takie skokowe wręcz powiedziałbym różnice w cenach i będę chciał tu również powiedzieć troszeczkę o absurdach, które w związku z tym się pojawiły, bo nie powstydziłby się ich Pan Bareja w swoich filmach dla młodszego pokolenia, które nie zna takich kultowych filmów jak Niś czy seriali jak Alternatywy 4 lub Zmiennicy. Pan Bareja, świętej pamięci, panie świeć nad jego duszą, był mistrzem komedii absurdu. W jego filmach za czasów dziejących się, czy produkcjach dziejących się za czasu realnego PLL-u śmialiśmy się z rzeczy, które były tak durne, tak krytyńskie. Że aż zabawne. A teraz 30 lat po skończeniu PRL-u, rzekomo w kapitalizmie w wolnym rynku takie rzeczy wracają. Bo jak inaczej e, określić sytuację, w której spółdzielnia mieszkaniowa ze względu na durne prawo i durne praktyki niektórych samorządów wprowadza dwugodzinny limit możliwości wyrzucania śmieci i altanka śmietnikowa nie staje się taka prawie, że opancerzona, zamykana, takie okiennice robią, zamykają to na kłódki i cały dzień pilnuje tego ochronia, żeby czasem nikt poza dwoma wyznaczonymi godzinami na wyrzucanie, tam nie wyrzucił śmieci. I teraz wydawać się to może zabawne, pod warunkiem, że to nie ty wyrzucasz w domu śmieci. Wyobraź sobie taką sytuację, powiedzmy przykładowo, że, bo to bo opisały jedną taką gminę, jedną taką spółdzielnię, która tak zrobiła, ale z moich informacji wynika, że jest ich więcej, w związku z tym tutaj te godziny nie traktujmy tak bardzo konkretnie, ale w tej jednej opisanej były dwie godziny na wyrzucanie śmieci. Od 6 rano do 7 rano i druga od godziny 16 do 17. I teraz wyobraź sobie, że jesteś typowym pracownikiem korporacji. Typowy pracownik korporacji yy, idzie do pracy na godzinę dziewiątą. W związku z tym, o ile nie ma bardzo daleko do tej pracy, lub na przykład, to wstaje zwykle około godziny ósmej. I teraz wyobraź sobie sytuację, że musisz wstać o szóstej z minutami tylko po to, żeby wyrzucić śmieci. A potem, co, no, wcześniej pójdziesz do tego korpo, no przecież już nie wrócisz do łóżka i tego dalej nie odeśpisz, nie? Chore. Wstawać specjalnie, specjalnie budzik nastawiać tylko po to, żeby wyrzucić śmieci, bo potem już altanka śmietnikowa będzie zamknięta. No, ktoś powie, dobrze, ale zresztą druga godzina między 16 a 17. .00. No tak, tylko tyle, że jak ty pracujesz w korpo od 9, a to jest typowa godzina pracy korpo, to pracujesz do godziny 17, więc wychodząc o 17, nawet gdybyś znał magiczną sztuczkę teleportacji niczym w Star Treku, no to nie dasz rady być o godzinie 16.59 po to, żeby teleportować się do domu, wziąć torbę ze śmieciami i zbiec do, zbiec do altanki śmietnikowej. Paranoja, nie? Nie mówiąc już o takich sytuacjach, co jak na przykład robisz wiosenne porządki, niedługo będzie wiosna, masz bardzo dużo śmieci i skończyłeś te porządki na przykład o godzinie 14. To co? Masz czekać do 16, będziesz mógł wyrzucić? No niesamowita paranoja. Paranoja, która jednocześnie w tych chorych praktykach stosowanych przez samorządy, które poniekąd są stymulowane przez chore prawo, a także chore praktyki stosowane na... W kwestiach śmieciowych, tak to nazwijmy, ta paranoja nabiera walorów racjonalności. I to jest chyba najbardziej chore, nie? Bo jeżeli paranoja staje się czymś racjonalnym, to znaczy, że żyjemy. Właśnie w jakim świecie? Bardzo bym prosił, żebyście pisali w komentarzu. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten wstęp. Mam nadzieję, że zasłużyłem już na łapkę w górę, jakiś komentarz, a najlepiej udostępnienie. Mam nadzieję, że to wszystko od was dostanę, bo dzięki tym, temu ten vlog dotrze do jak największej liczby osób. A mi się wydaje, że to będzie bardzo ważne. A więc może zacznijmy od czegoś, gdzie się podeprę taką grafiką przygotowaną przez Coś, co się nazywa projekt na Ursynów. To nie jest to, że ja ich jakoś promuję, yy, chociaż, chociaż akurat tam ze dwie osoby z tej organizacji znam, bardzo sympatyczne osoby, bardzo sympatyczny projekt, ale nie dlatego go tutaj wrzucam, że chcę tych ludzi promować, tylko dlatego, że zrobili fajne, yy, fajne zestawienie. Jednocześnie, jeśli. Radny Antosiu, kto ogląda, to bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest takie z prawej strony teraz widzicie jecie takie zestawienie, które pokazuje porównanie wzrostu miesięcznych cen wywozu śmieci. Warszawa. No, może zacznijmy od końca. Katowice było 14 zł za osobę, jest 21,30, średnio 52% drożej. No to taka czteroosobowa rodzinka już sobie zapłaci 8 dyszek. Drogo, nie? Ehm, Łódź e, było 12 zł, jest 24, 100% w górę. Czteroosobowa rodzinka w tym momencie e, zap, e, nie zamknie się już w 90 zł. chorenalnie drogo, prawda? Bydgoszcz 13 złotych za osobę było, teraz jest 22 zł za osobę, o 69% podwyżka, gimbusy mogą się śmiać, 69, ha, 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 ha. Warszawa. Warszawa jest najbardziej problematyczna, ponieważ w tej chwili jest tam 9 zł za osobę. Najtaniej z całego tego zestawienia, ale nie najtaniej w całej Polsce. Przy czym tutaj jest taka gwiazdka, że pierwsza osoba płaci 10 zł, każda kolejna dodatkowe 9. A po zmianach będzie ryczałt. I ryczałt dla dużej rodziny ten ryczałt wynosi 65 zł w przypadku mieszkań. Nie ma w tym zestawieniu, ale jak tam pamiętam, jest 80 parę w przypadku domku jednorodzinnego. Ryczałt, czyli nieważne ile osób, osób mieszka, płaci te 65 zł. W przypadku czteroosobowej rodziny, o której już wspominałem. No to to jest nie nawet tak. To znaczy, to jest cholernalnie drogo, tak? Bo przed podwyżkami ta czterosobowa rodzina płaciła 39 zł, teraz płaci 65 i tak jest duża podwyżka. Tyle tylko, że te 65 zł zapłaci także babuleńka, mieszkająca samotnie w malutkiej kawalereczce, której zostaje po opłaceniu czynszu i leków 200 zł. I która jest osobą niezwykle oszczędną, niezwykle skromnie żyjącą, w związku z tym bardzo mało śmieci produkującą. W Warszawie dodatkowo nie jest to żadną tajemnicą, jest również bardzo dużo singli, tutaj mamy bardzo dużo korporacji. Korporacje nie sprzyjają zawieraniu znajomości, a już na pewno życiu w związku, a już na pewno zakładania. Związków małżeńskich mamy bardzo dużo singli, mamy bardzo dużo studentów, chociaż ci to akurat wynajmują zwykle po dużą liczbę osób, ale są tacy, którzy mieszkają sobie samotnie i tak dalej, W związku z tym takich lokali mieszkalnych, które zajmuje ją cztery osoby, nie jest dużo. Takich lokali, które zajmuje jedna osoba, można śmiało powiedzieć, że będzie więcej, a takich, które zajmują dwie osoby, będzie dużo, dużo więcej. W związku z tym oni wyliczyli średnio, że wzrost jest 300 zł. Oczywiście jest to niesprawiedliwe społecznie, ponieważ, no jak już powiedziałem, mała e, babuleńka żyjąca ze skromnej emerytury w małej kawalereczce zapłaci dokładnie tyle samo za wywóz śmieci, co. Banda burżujów mieszkająca w mieszkaniu 100-metrowym. I teraz. Nie, to nie jest tak, że ja jestem zdania, że ci, tych najbogatszych trzeba zawsze dojść. Nie, ja wbrew pozorom mam, znaczy wbrew pozorom. Ci, którzy oglądają moje vlogi, to wiedzą, że mam serduszko po prawej stronie natomiast uważam, że powinno się za siebie płacić. Więc, jeżeli ktoś na przykład kupił sobie duże mieszkanie i w tym dużym mieszkaniu E, mieszka z żoną, dwójką dzieci i być może jeszcze na przykład e, któreś z małżonków wzięło babcie. Czy ta babuleńka, która tutaj normalnie mieszka sobie sama w tej kawalerii, czy to tutaj mieszka sobie z córką albo, e, albo z synem i na przykład e, pomaga e, zajmować się wnusiami swoimi, a, a dziećmi, e, dziećmi tej pary, no to tam jest pięć osób. I dlaczego pięć osób, które stać płacić za wywóz śmieci, ma płacić tyle samo, co ta babulenka. To jest niesprawiedliwe społecznie. Bardzo, bardzo wyraźnie, a wynika to wy, wy, wyłącznie z lenistwa. To, że jest ryczałt, wynika wyłącznie z lenistwa urzędników, ponieważ, no, najlepszym rozwiązaniem jest płacenie od osoby, no bo znaczy, w ogóle najlepszym rozwiązaniem to jest dokładnie liczenie, kto ile wyrzuca i liczenie go, nie wiem, od kilograma wyrzuconych śmieci, prawda? Chcesz kupować produkty w jednorazowych pojemnikach, nie dbasz o ziemię, generalnie na przykład kupujesz dużo żarcia, a potem to żarcie wyrzucasz, przepraszam, jedzenie, um, ponieważ nie robisz tych zakupów roztropnie, marnujesz, Um, nie wiem, wyrzucasz ubrania. Bardzo dużo ubrań kupujesz. Potem one są jeszcze dobre, ale już nie są modne, więc je wyrzucasz zamiast oddać biednym, i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, jesteś jednostką, która produkuje bardzo dużo śmieci, no to płać więcej. Płać za to, ile zużyjesz. To jest najsprawiedliwsze, prawda? No. Druga ale powiedzmy, można to jakoś uśrednić, jest płacenie od osoby, prawda? No ale, kurczę, tak było, że Warszawa sobie nie radziła, bo ludzie nie zgłaszali um, osób w mieszkaniu i na przykład w mieszkaniu potrafiła mieszkać, z, znam takie przypadki ze słyszenia, że na przykład w mieszkaniu był zrobiony to się nazywało hotel e, dla Ukraińców, ja, ja już wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem, że moim zdaniem trzymanie ludzi w takich warunkach jest niegodne i to, i to jest wstyd, że takie rzeczy się dzieją, że na przykład w trzyosobowym mieszkaniu, raczej znaczy w trzypokojowym mieszkaniu mieszka 12 osób, że to jest po prostu pazerność właścicieli, bo oni tą tam piętrowe łóżkę wstawiają, i wynajmują na łóżka, no ale powiedzmy było takie, że mieszka 12 osób w lokalu, a zgłoszona była jedna. I miasto jakoś kompletnie nie radziło sobie, a z informacji, które mam realnych nawet nie, nie podejmowało, teoretyczne podejmowało, realnych nie podejmowało, według informacji, które posiadam, jakby e, tych działań, żeby to weryfikować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym kurczę, to do sobie im nie wychodziło. Więc mieli taki pomysł, żeby wprowadzić od metra, no bo jak ktoś i tak założenie było takie, że jak ktoś ma większe mieszkanie, to pewnie więcej osób tam e, mieszka, więc niech płacą więcej. No tylko tyle, że to po pierwsze nie musi być prawda, po drugie, to, bo ktoś może mieć na przykład taki kaprys, ktoś może mieć kupę forsy i na przykład mieszkać sobie sam w mieszkaniu 150 metrów. Stać się? To mieszkasz, tak? Czy z tego powodu jesteś od razu człowiekiem nieżyciowym, nie niekulturalnym, trochę jednostkoma społeczną, która kupuje dużo jedzenia, potem wyrzuca dobre albo nie umie oddać ubrań dobrych na biednych? Raczej nie, wręcz przeciwnie, ludzie, którzy do czegoś doszli, zwykle są bardzo oszczędni, prawda? No ale także to też byłoby niesprawiedliwe społeczne, tylko że trochę w drugą stronę, tak? Tutaj jest niesprawiedliwe społeczne do ludzi samotnych, biednych, a tu by było niesprawiedliwe społecznie do ludzi samotnych, ale bogatych. Przynajmniej byłoby taka opcja, że na biednego nie trafiło. No ale złośliwi twierdzą, podkreślam, że złośliwi, tylko że no od metra to nie bardzo ratusz chciał, żeby było opłacone, bo sami mają bardzo duże te mieszkania albo i domy mają bardzo, bardzo duże i podpierano to tym, że w Warszawie było tak, że w przypadku mieszkań miał być od metra, a w przypadku domów miał być ryczałt. I tutaj ludzie od razu ha, 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 bo to urzędasy, prezydenty, wiceprezydenty to w domach mieszkają, to sobie dali ryczał stosunkowo dość niski, a ludzie niech płacą z metra. I dochodzi, miało dochodzić do absurdów, takich, że ktoś, kto mieszka w 300-metrowym domu, yy, będzie płacił za śmiecie mniej niż. Ktoś to mieszka w 100-metrowym mieszkaniu. A mi się wydaje, że 300 metrowy dom to jest zdecydowanie więcej niż 100-metrowe mieszkanie, prawda? Nawet na skali burżójstwa. Jak nie wierzycie, o co jak nie wierzycie, wejdźcie sobie na pierwszy lepszy portal, na którym wystawione są domy w Warszawie na sprzedaż. 300 metrowy dom w dobrej dzielnicy, kochani moi, jak kupicie poniżej 4 milionów złotych, no to dobrą ofertę trafiliście. 4 miliony złotych, nie wiem jak wy, ja takich pieniędzy na oczy nie widziałem, a są ludzie, którzy mają takie w nieruchomościach. Dlaczego oni mieliby płacić, być jakby dofinansowywani? No i więc poszła taka fama, że to tak nie może być, że to jest dyskryminacja ludzi z mieszkań i tak. Ale w związku z tym wszędzie zrobili rzał. No, złośliwi mówią, że ze względu na siebie. No druga opcja jest tam jeszcze. Jakby jeszcze był taki pomysł, żeby uzależnić opłaty za wywóz śmieci od tego, ile kto wody zużywa. Że im więcej, I to było takie coś, że jak więcej wody zużywa, to znaczy, że więcej śmieci produkuje. Oczywiście to jest gówno, gucio prawda, wręcz przeciwnie. Ludzie, którzy robią tak zwany reuse, czyli powtórny użytek, to oni będą więcej wody zużywać, bo oni będą myć. Albo na przykład ja staram się w ogóle śmieci nie produkować. Nawet nie tylko ze względu na ekologię, ale również ze względu na to, że ja na przykład bardzo nie lubię plastiku, więc staram się, jak mogę, kupować na przykład, nie wiem, napoje orzeźwiające w butelkach szklanych z kaucją. Jak się, to, jak się butelki oddaje, to wychodzi taniej niż w aluminiowej puszce. Amelinium, pozdrawiam tutaj motoznawcę Kickstera. Też, te, też, też nie lubię, że się tak wyrażę. Poza tym, wo, 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 wolę, wolę w butelce, nie? No ale na przykład ja, jak ktoś ogląda moje vlogi, teraz też możecie sprawdzić, strasznie się poce. W związku z tym, żeby zachowywać higienę, um, biorę co najmniej dwa razy dziennie prysznic, a czasem częściej. Um, no to co? No to ja bym płacił strasznie dużo za śmiecia. Takich ludzi, którzy na lubią się wykąpać więcej. Więc tutaj niesprawiedliwie społecznie. Ale no to jest średnio 300%. A skąd się bierze? że 1200% więcej, a no dlatego, że to jest są opłaty za śmieci segregowane. A z tą segregacją, oni już, przepraszam za wyrażenie, ale chyba trochę pogłupieli, ponieważ już, już wymagają pięciu typów segregacji. Tam jest, nie chcę wprowadzać bo ale jest pięć typów, pięć różnych pojemników, do których trzeba wyrzucać, w związku z tym w domu żeby, przepraszam za wyrażenie, no nie musieć trzymać tych śmieci na zewnątrz w jakichś niehigienicznych warunkach, które też chyba zagrożenie jakieś bakteryjne i inne stanowią, to trzeba by mieć pięć, pięć koszy na śmieci. Wiecie, jak ja się urodziłem, wychowywałem jako młody człowiek, był jeden kosz. Potem przez długi czas były dwa kosze, potem trzy. Jak sobie... Urządzałem nowe mieszkanie, to mówię tak do żony, słuchaj, oni są powaleni. Naprawdę powaleni, oni jeszcze mogą coś wymyślić. Zróbmy sobie cztery kosze na śmieci. Mamy dość dużą kuchnię. Żona mi mówi, nie, się pogłupiałeś? Cztery kosze na śmieci? Przecież nikt normalny nie zrobi, cztery, nie zrobi tak, że będą potrzebne cztery kosze na śmieci. Rzeczywiście, nikt nie zrobił czterech, potrzebnych jest pięć. A... Takie mam dziwne wrażenie, że niedługo może być tak, że e, tych koszy będzie 6, 7, a może nawet 10. Bo tam chyba zdaje się, e, plastik i metal cały czas zdaje się, są w tym samym koszu. Zaraz komuś może przyjść do głowy, że metal i plastik odwrotnie. Bo podkreślam, zdaje się, nie jestem specem od segregacji, u mnie e, przyznaje żona. I teraz tak, jaka jest? No, nawet nie chodzi o mentalność Polaka, ale jaka jest mentalność normalnego człowieka? To nazywam punktem przegięcia. Czyli każdy jest skłonny nagiąć się do pewnych dodatkowych obowiązków, zwłaszcza, że tutaj rzeczywiście taka trochę dobro, jakby ważne, no bo tam ja rozumiem, że ten ekologizm i tak dalej, że tam przeginka jest mocna, ale, ale abstrahując od wszystkiego, to rzeczywiście to nie jest mądre, żebyśmy produkowali bardzo dużo śmieci, które potem zalegają i emitują do atmosfery. Tam dwutlenek węgla to jest najmniejszy problem, ale na przykład metan, yy, który zamiast być wykorzystany, to tam się unosi i jeszcze inne gorsze związki, no bo te opakowania bardzo często, przepraszam za wyrażenie, chemiczne, to, to potem jak się rozkładają i tak dalej, tak dalej, fajne to nie jest, więc rzeczywiście, sama idea recyklingu, powtórnego przerobu, to jest wszystko ok, ja się naprawdę z tym zgadzam i dużo ludzi się z tym zgadza i dużo ludzi na przykład pogodziło się, że sobie weźmie dwa mniejsze kosze na świecie albo trzy, nawet na zasadzie takiej, że dwa to, to było te odpady zmieszane, takie, które mi się już nic nie da zrobić i te surowce wtórne oddzielnie, a potem, że tam jeszcze te surowce wtórne jeszcze na, na dwie frakcje podzieli, ale w momencie, w którym jest już potrzebnych pięć koszy, to ludzie mówią, no, no basta, no kurde, no gdzie mam to trzymać? Jak typowy polski Polak w typowym mieszkanku, które ma, typowe mieszkanie to ma około 50 metrów, ma typową polską kuchnię, która liczy chyba z 8 metrów, to jest chyba typowa polska kuchnia, miejsca pod zlewem naprawdę nie jest dużo, to przepraszam, co on ma wyrzucić? Czy on ma Pozbyć się tej typowej szafki, takiej ja to nazywam zasobnik, gdzie tam się trzyma tam talerze, wazy i te wszystkie inne, inne rzeczy, które są nam potrzebne dwa razy na, w miesiącu, jak przychodzi rodzina, a może ma się pozbyć szpiżarki, gdzie tam sobie trzyma słoiczki, tak jestem urodzony w Warszawie, ale też ukocham słoiczki od mamusi, pozdrawiam mamusiu e, i, i tego typu inne rzeczy, no co ma się pozbyć tych szafek i wtryniać na, tam Bóg tych koszy. Nie, ludzie mają, przepraszam, za wyrażenie wywalone. Taka gra słów, nie śmiecie wywalone. I tu się pojawia mnożnik razy 4. Ponieważ ustawodawca uznał, że jeżeli ktoś, a czy ustawodawca uznał, że jeżeli w pojemniku na śmieci pojawią się śmiecie zmieszane, lub jeśli będą śmiecie zmieszane, generalnie y, oddawane, to można podnieść opłatę razy 4. Czyli z 300% robi się 1200. I jestem przekonany, że te śmieci zmieszane będą. Nie jestem tylko pewny, czy podniosą razy 4. Może podniosą razy 2, może podniosą razy 3. To jest oczywiście odpowiedzialność zbiorowa, bo tutaj chodzi o takie sytuacje, w których jest blok. Blok, spółdzielnia cała. Jest cała spółdzielnia, powiedzmy, ma 5 bloków, powiedzmy po 100 rodzin w każdej, czyli. 500 rodzin, powiedzmy średnio 3 osoby na rodzinę, czyli 1500 osób. Zdarzy się jedna osoba, jedna, jedyna, która powie: Mam serdecznie gdzieś, przegieli, w związku z tym ja mam w dupie. I taka osoba wyrzuca niezmieszane. I wszystkie 500 rodzin płaci dubeltowo nawet 4 razy więcej, bo jedna osoba nie zmieszała. Mrok? Mrok jak cholera, moi kochani. Mrok jak cholera i stąd na przykład i w tym wypadku to, co nieracjonalne stało się racjonalne, no bo w tym wypadku spółdzielnia, która ma podnieść ludziom opłaty za wy, wyrzucanie śmieci z 65 zł i tak już wysoko na em, na 230, które dla masy ludzi będą zabójcze, to ona uważa, że mniejszym złem jest wprowadzić przy altance śmietnikowej testera jakości śmieci, który będzie stał i sprawdzał, czy ludzie dobrze posegregowali śmieci którzy, i czy je wyrzucają do właściwych kontenerów. Taki trochę zaperelu nawet tak nie było, ale teraz jest. I niestety jest to racjonalne. A dlaczego tylko przez dwie godziny? No bo moi kochani, dopóki oni sobie nie zatrudnią tam kogoś na etacie, to, to trzeba oddelegować jakiegoś pracownika spółdzielni, pewnie wyższego statusem. Pewnie takiej altanki śmietnikowej nie ma jednej. Na, na osiedlach jest ich zwykle dużo, zwykle pod każdym blokiem była, żeby się wygodnie wyrzucało, prawda? Więc to jest spora operacja. I właśnie dlatego takie malutkie godzinki. I teraz tak. Dlaczego jest tak drogo? Jest tak drogo z dwóch powodów. Pierwsze powody są takie, że samorządy no, potrzebują hajsu. Różne samorządy na różne rzeczy potrzebują hajsu. Na przykład Warszawa dała się poznać. Ja jestem Warszawiakiem, więc tą Warszawę najlepiej rozumiem, najlepiej znam, i też mi się wydaje, że ona jest takim papierkiem lakmusowym. Dużo się mówi o Warszawie. Będę mówił na podstawie Warszawy. Na przykład w Warszawie. Prezydent miasta jest znany z tego, że rozpierdziela pieniądze na rzeczy śmieszne i żałosne, no i później potrzebuje hajsu. Przykłady. Strefa relaksu w ostatnie wakacje w 2018 roku założenia świetne, czyli takie miejsce, gdzie warszawiacy, którzy nie wyjechali na wakacje, mogą przyjść i się zrelaksować. W teorii super kosztowało ponad milion złotych. Kupę hajsu, nie? W praktyce były to jakieś bardzo dziwne drewniane instalacje przypominające palety. To nie były palety, ale bardzo mocno przypominało to palety. Ustawione były te dziwne drewniane instalacje na, na asfalcie, pod ratuszem. Bardzo ciekawe, że sobie zrobili tą strefę relaksu, akurat pod y, miejscem pracy, ale najgorsze było to, że na asfalcie. Ten asfalt w, w gorące lato strasznie się nagrzewa. Siedzenie tam to jest zaprzeczenie przyjemności. Asfalt potrafi się topić, potrafi śmierdzieć. Nie mówiąc już o tym, że tam jest po prostu strasznie gorąco, bo tam nie zadbano w ogóle o cień. Milion złotych. Ostatnio zrobili jakoś w grudniu plażę nad Wisłą, która poza tym, że jest żałosna, um, wygląda w ogóle. Wiecie, teraz jest nowa, już wygląda jak zdemolowana. Um, no to wiecie, kto w grudniu ma ochotę plażować. Też dużo kosztowała. Jakieś tam kozy jakiegoś pana um, przybysza, muzułmanina, co nie ma znaczenia, że on jest muzułmaninem, um, ale podobno w Polsce nie mamy imigrantów, nie? Brały ileś tam za, za to, że te kozy pasły się na miejskim terenie, to on dostawał za to jakieś ileś set tysięcy złotych. Masakryz te rzeczy, wiecie, dofinansowywanie jakichś organizacji ci ideowych, że się tak wyrażę, i tak dalej, i tak dalej. nie ma, haj się musi zgadzać. Do tego jeszcze prezydent Trzaskowski bardzo dużo. Bryluje jako polityk, a nie jako samorządowiec, więc pewnie jeszcze nie ma czasu do mm, doglądać. Podobnie jak jego co najmniej jeden wiceprezydent, który bardzo mocno się mm, ingeruje właśnie też w te kwestie ideologiczne i tak dalej. Kompletnie nie. Zależy, nie, nie po, Takich, którymi kompletnie nie powinien się zajmować samorząd, itd. Więc potrzebują hajsu. Ale są też inne kwestie. Są też kwestie takie, że Unia Europejska narzuciła na nas pewne normy, ile procent śmieci, które produkujemy, musi iść na recykling. Jeżeli pójdzie mniej procent niż Unia Europejska na nas narzuciła, to trzeba będzie płacić kary. No a ponieważ polski rząd nie chce płacić kary, to wprowadził właśnie takie bardzo poważne normy, że trzeba recyklingować. Trzeba recyklingować, trzeba sortować, a jak nie to bardzo wysokie koszty i jednocześnie, jednocześnie trzeba to bardzo sortować, żeby potem były jak najmniejsze koszty sortowania na zakładzie. Teraz zaczyna się robić pytanie, ale dlaczego jest tak drogo, skoro ma być jeszcze lepiej posortowane? Przecież posortowany, sur, posortowane śmieci to surowiec za komuny, za makulatury, czyli śmieci papierowe się płaciło. Ja sam miałem z kumplami taki mikrobiznes za, za malucha, że żeśmy makulaturę oddawali, braliśmy za to um, rolki papieru talatowego. wtedy nie było w sklepach papieru talatowego, sprzedawaliśmy go na bazarku mieliśmy pieniądze na, yy, na gry zręcznościowe. Ale prawdziwe gry zręcznościowe, a nie hazardowe. Dzisiaj to się nazywa gry komputerowe. Um, metal, szmaty, inne tego typu rzeczy, za komuny to były surowce. Szedłeś Płacili ci. Więcej. Koło mnie był jeszcze do niedawna skup makulatury, skup złomu i tak dalej. To wszystko były surowce. Teraz ktoś dostaje te surowce za darmo? Jeszcze mamy mu płacić gigantyczne pieniądze za to, że nas, od nas łaskawie weźmie? Chore. No nie do końca. Ponieważ ktoś w Polsce w Faktycznie pozwala na import gigantycznych ilości śmieci do Polski. Gigantycznych ilości śmieci, one są po prostu importowane tutaj do Polski. Te słynne pożary wysypisk śmieci, o których się słyszy już od ponad dwóch lat, i PIS nie umie kompletnie nic z tym zrobić. Bierze się między innymi z tego, bo ktoś importuje do polski śmiecie, mówi, że posortuje i sprzeda na surowce wtórne. A potem stwierdza, że a, lepiej tego nie sortować, trzeba podpalić. Oczywiście to jest skrajnie nieodpowiedzialne, skrajnie złe. Przy okazji chciałbym to potępić, pomijając zagrożenie dla ludzi, przecież ktoś to musi gasić. Biedni strażacy, zagrożenie to jest to po prostu, no kurczę, taka takie śmieci, zwykle surowce, w tu, te materiały syntetyczne, plastiki, jakieś tam niebawełniane ciuchy itd. i tak dalej. Przecież to wszystko jakby czarny dym wydziela, czyli taki bardzo, bardzo mocno szkodliwy. Tak? Żyjemy w kraju, w którym zapalenie drewnem i węglem można dostać karę to bardzo poważną, ktoś chyba nawet do pierdla trafił za to, czy nam do aresztu, przepraszam, do aresztu, no, wiadomo, cela i kraty, nie, na jedno wychodzi, ale mm, yy, co chciałem powiedzieć, a, yy, te, te, a, a jednocześnie, no, płoną całe hałdy, wielkie śmieci, które na pewno wydaj, wydzielają dym toksyczno, to jest dobre określenie, toksyczny dym, no, ale poza tym, że niektórzy myślą tak, że sprowadzą te śmieci, gdzie im płacą za to, żeby oni te śmieci przyjęli, to potem je sobie spalą i sobie mogą przyjąć więcej, to poza takimi ludźmi, którzy moim zdaniem powinni trafić do pudła, są ludzie, którzy sprowadzają śmieci, segregują sobie i sprzedają do zakładów recyklingu. I tu się pojawia problem. Jak jest duża podaż, a przez to, że jest import śmieci do Polski, to jest bardzo duża podaż. No to jak jest duża podaż. A popyt, na, na popyt sobie stoi yy, yy, z tego powodu, że do yy, no, tych zakładów w recyklingu jest tyle, ile jest i tyle. No to podstawowa ekonomia. Wysoka podaż, mały popyt, to ceny idą w dół. I tutaj się pojawia właśnie coś takiego, że ja wiem jak to powiedzieć, no, że ceny tych surowców wtórnych bardzo, bardzo spadły i na przykład dlatego też e, skupy bakulatury to już praktycznie nie istnieją i tak dalej, i tak dalej, a skupów w plastiku to przecież nie było z tego co pamiętam nigdy, prawda? I właśnie tutaj koniec, koniec i dlatego też jest takie parcie na tą segregację Prawda? No bo jak posegregowane, to jest jeszcze coś warte, ale jak trzeba zapłacić za segregację, no to już koszty segregacji zwykle przewyższają e, cenę tego surowca posegregowanego. Zwłaszcza jeśli tam ludzie naprawdę wrzucają wszystko i na przykład potrafią do kompostu wrzucić baterię, która taki kompost, znaczy do, to się nazywa odpady bio, z których ma być kompost, Taka bakteria, bateria się rozkładając, to no bardzo mocno to zanieczyści, że się tak wyrażę. Więc jak trzeba przepuścić przez wszystkie frakcje segregacji, no to no to, to jest drogie. Tylko tyle, że ta odpowiedzialność zbiorowa nie, nie jest w porządku. To, że jeden na całą, nazwijmy to, okręg płatniczy, czy tam spółdzielnię mieszkaniową, czy tam e, ten. Czy danego zarządce wspólnotę mieszkaniową, o jeden, jeden, jeden zachowuje się inaczej niż ustawodawca sobie życzy, a wszyscy za to cierpią. Tylko tyle, że naprawdę ciężko znaleźć sposób, bez popadania w paranoję, jak to zrobić, bo okej, okay, są możliwości i to nie musi tam stać człowiek. Można zrobić bardzo prosto. Są takie metody, że wchodzisz do Kamery śmietnikowej. Normalnie system rozpoznaje Twoją twarz. W związku z tym wie kto wyrzuca, no i potem widzi, co, widzi system, co wyrzucasz, tak? Można. Można zrobić taki system, że każdy człowiek, który wyrzuca, ma oddzielne torby z kodem kreskowym i tylko jak ten kod kreskowy się tam szczyta, to. To się otworzy śmietnik i potem można sprawdzić, co było w danej torbie. Tylko znowu to jest strasznie nieekologiczne, bo no bo musi być produkcja tych toreb foliowych. Do tego jeszcze nie wiem, to przepraszam, nie wiem, kompost, czyli te materiały bio mamy wyrzucać w plastikowych torbach? Chyba nie? Nie wiem, i tak dalej, i tak dalej, tak? Także to wszystko wygląda naprawdę. Także. że bez pójścia w którąś stronę taką naprawdę mocno paranoiczną, to ciężko będzie sobie z tym wszystkim poradzić. I tyle, kochani. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jeśli podobało to jeszcze raz poproszę łapkę w górę, komentarz oraz udostępnienie. Hej!